Dzień dobry Państwu, Stalnej Pana Maczyny, Stanisław Kosakowski, serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek zatytułuję Herezja polityczna, a będzie on dotyczył systemu politycznego, jaki ma miejsce w Polsce. Proszę Państwa, sprawa, że tak powiem, generalnie jest oczywista dla większości ludzi, wolnych ludzi, że socjalizm to jest po prostu patologia. Socjalizm, komunizm to jest patologia. Jest, tak powiem, system, który jest wolnorynkowy, jest najbliższy człowiekowi, czyli kapitalistyczny, wolnorynkowy. Oczywiście nie mam na myśli takiego zwyrodniałego, dzikiego kapitalizmu, jaki ma miejsce w tej chwili już w wielu krajach. Do czego zmierzam? Skąd się ten tytuł wziął? Proszę Państwa, wziął się z tego, że tak zastanawiałem się nad tym, dlaczego ludzie na wybrzeżu, szczególnie w Trójmieście, w Sopocie, w Gdańsku, tak gremialnie głosują, powiedzmy, na tamte struktury PO, czyli generalnie na przestępców, meneli, złodziei, takie kurestwo. Dlaczego akurat głosuje, powiedzmy, w ogromnym procencie na nich, a nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość? Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość jest to partia socjalistyczna, a PO to jest partia taka kurewsko-złodziejsko-oszustwa tego. Kwestia jest tego, że muszę Państwu zrozumieć, że bliższe człowiekowi ze względu na wolny rynek jest to kurestwo, złodziejstwo i oszustwo niż socjalizm. Socjalizm, powiedzmy, w wydaniu, powiedzmy, tego Kaczyńskiego, czyli tak zwany uczciwy socjalizm, powoduje to, że ludzie boją się, że stracą swoje przywileje, że powiedzmy, w tym systemie, który obecnie panuje w Trójmieście, to można zapłacić łapówkę, można się dogadać w taki czy inny sposób, można prowadzić biznes, można nie płacić podatku, jak na przykład Amber Gold, jakieś inne historie, i można się rozwijać. Jest to, tak powiem, kurestwo, ale to kurestwo jest bliższe człowiekowi od socjalizmu. I stąd to się bierze. To jest właśnie, to jest tym powodem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tam po prostu nigdy nie ma szansy wygrania. Tam po prostu raptem się łapie tych 12-20%. Po prostu ludziom bliższy jest, powiedzmy, wolny rynek, a wolny rynek w Polsce jednak jest związany z kurestwem, ze złodziejstwem, z przestępstwem, z menelstwem. Po prostu z tego powodu, że w Polsce generalnie panuje tak zwany, znaczy panuje, no jest ten taki ustrój socjalistyczny i to wiadomo, to jest takie pokłosie, czy nie pokłosie, to jest takie przedłużenie tego systemu, co było przed 89 rokiem, czyli zaraz po wojnie, gdzie komuniści wymordowali elity, a zostało się to, co się zostało. I to zostało, i ta patologia, tak powiem, ewoluowała, i ostatnia ewaluacja patologii, przez którą miała miejsce niecałe 4 lata temu, to właśnie jest Prawo i Sprawiedliwość i system socjalistyczny. Proszę Państwa, jak chodzi o Pomorze, jak chodzi o, powiedzmy, Trójmiasto, to tam można by wystawić świnie, kozę, barana, owce, jelenia, żyrafę, wielbłąda. Jeżeli on będzie z PO, to zawsze wygra, proszę Państwa, zawsze wygra. Dlatego jeszcze raz Państwu powiem szczerze, z tego moja obserwacja taka, że w tej patologii całościowej w Polsce mniejsza patologia jest w kurestwie, złodziejstwie, przestępstwie. Tam jest mniej patologii, więcej wolnego rynku niż tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli w socjalizmie, czyli koncesje tu damy, a tutaj nie damy, bo tutaj wolno robić takie rzeczy, to nie wolno. Ludzie po prostu chcą po prostu zarabiać pieniądze, dlatego wolą dać łapówkę, wolą szukać, wolą szantażować kogoś i prowadzić biznes. I dlatego widzą Państwo, jak nam ten rynek się rozwija. Proszę popatrzeć na Sopot, na Gdańsk. To są piękne miasteczka. Znaczy, no jak na polskie są piękne, no ale po prostu są. Także, że po prostu Państwo widzą, to jest ten odcinek właśnie, ta herezja polityczna, czyli wyższości patologii kurestwa, złodziejstwa, przestępstwa, menelstwa nad tak zwanym socjalizmem patriotycznym, czyli tam, taką sanacją, jak to pan Michalkiewicz używa w wersji przedwojennej. To na tyle. Pozdrawiam. Hasta la vista.